Cześć kochani, dzisiaj krótko podpowiadam, jak stosować wyrażenie czy skończyłeś już w języku angielskim. Możesz na przykład powiedzieć Are you done? Czy skończyłeś już? Are you done with it? Czy skończyłeś już z tym? Czy skończyłeś już to? Lub też Are you done with books? Czy skończyłeś już z książkami? Are you done with work? Czy skończyłeś już z pracą? Are you done with coffee? Czy skończyłeś już z kawą? Czyli czy masz tą kawę już wypitą? Inną możliwością jest stosowanie czynności, ale wówczas zawsze z końcówką ing. Powiesz więc Are you done working? Czy skończyłeś już z pracą? Are you done reading? Czy skończyłeś już z czytaniem? Are you done drinking? Czy skończyłeś już z piciem? Mam nadzieję, że pomogłam. Pozdrawiam. Kate.